Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, 3 września, czyli rocznica mojego ślubu. Bardzo chciałam nagrać taki film, że cały dzień chodzę w sukni ślubnej. Nie mogę się doczekać, aż ją założę. Mam nadzieję, że w ogóle będzie na mnie pasować. Jest to ważny dla mnie film i mam nadzieję, że obejrzycie go ze mną do końca. Może być śmiesznie, może być też wzruszająco. Ja wiem, że cały czas trwa moja seria Back to School, ale no nie mogłam nie nagrać takiego filmu, zwłaszcza właśnie w naszą pierwszą rocznicę ślubu. Także słuchajcie, bez zbędnego przeciągania, przymierzam suknię! Ja jestem w ogóle bardzo sentymentalna i trzymam wiele sukienek, które kojarzą mi się z takimi ważnymi zdarzeniami w moim życiu, na przykład rocznice właśnie, zaręczyny, urodziny, sylwestry. No i dlatego mam tyle sukienek, których już pewnie nigdy nie założę, ale które są dla mnie ważne i po prostu zapychają mi szafę. Także może powinnam zmienić to w sobie, no ale suknia ślubna zostanie ze mną do końca życia, nie mam zamiaru się jej pozbywać. Tutaj moja piękna! Oh my god! Oh my god, zaraz wspomnienia mi będą powracać. Jeżeli nie byliście ze mną na bieżąco rok temu w przygotowaniach, no to oczywiście odsyłam was do mojej serii ślubnej, bo były niezłe przygody z tą suknią. Więc polecam wam zobaczyć te filmy. W opisie tego filmu zresztą wrzucę wam linki, żebyście sobie później obejrzeli. Oh my god! Ja musiałam w ogóle tutaj doszyć takie, żeby móc powiesić tą suknię, bo je obcięłyśmy w dniu mojego ślubu. You're so beautiful. I w ogóle nie prałam po ślubie, bo bałam się, że się zniszczy, więc jest troszkę brudna. So beautiful. I love you. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja ją sama założę, bo może mi spadać i ona ma gorset. Zapomniałam, znaczy nie zapomniałam, ale bo nie brałam pod uwagę tego, że sobie nie poradzę. Nie wiem, jak mam to zapiąć. Jakoś będę musiała spróbować. O! Ale mam emocje. No, ta suknia nie będzie leżała tak idealnie, bo sama nie jestem w stanie jej zapiąć. I tam bardziej, że trzeba ten gorset z tyłu jeszcze związać. Więc, no wybaczcie mi to. I koniecznie muszę ją oddać do pralni. Szkoda, ja tego nie zrobiłam. No po prostu bałam się, że zniszczą ją. No ale ludzie chyba, którzy piorą, to się na tym znają. A jeszcze te rękawki, które chyba zrobiły największą furorę, bo one są takie, że dodają właśnie tej sukni i całemu lookowi taki księżniczkowy vibe. To wygląda zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że pierwotnie chciałam mieć te rękawki, a później już na zabawie zdjąć je, żeby mieć takie, wiecie, no tak jakby dwie suknie. Ale nie zrobiłam tego, bo po prostu stwierdzam, że w tych rękawkach wygląda to dużo lepiej z tymi rękawkami. Polecam każdej kobiecie zrobić sobie tak za rok ponownie założyć swoją suknię ślubną, poczuć się tak wyjątkowo. Dobra, czas się trochę pomalować. Stwierdziłam właśnie, że kolejnym etapem po założeniu sukni będzie zrobienie makijażu. Zawsze było mi ciężko usiąść w tej sukni, żeby jakoś w niej wyglądać. Ała! Zapomniałam, że mam tutaj agrafkę, bo jest tren przyczepiony. Tren jest przyczepiony i ona się chyba odpięła. Ała.
mała moja pupa. Dobra, czekajcie, jakoś muszę ostrożnie to zrobić. Dobra. Prowizoryczna toaletka. Z komody zrobiona. Lusterko, chciałabym takie większe lustro. No ale to w swoim czasie. Najlepiej by było w ogóle, słuchajcie, odtworzyć cały mój look ślubny. Ale ja no nie umiem się tak pięknie malować. A włosów tym bardziej. W sumie mogłabym. Ale teraz dopiero na to wpadłam. Dobra, robię makijaż i do Was wracam. Makijaż jako taki zrobiony. Od razu lepiej to wygląda. I trochę zgłodniałam, powiem Wam, więc trzeba iść na dół. Po tych schodach. Nie wzięłam tego pod uwagę, to może być problematyczne. Bo na dole jest kuchnia. Więc ja nie wiem. Chciałabym to nagrać, ale nie chcę chyba ryzykować. Gdzie te schody są? Nie chcę chyba ryzykować, że po pierwsze ja się zwalę z tych schodów, a po drugie uszkodzę aparat, więc po prostu odezwę się chyba do Was na dole. Mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Troszkę obawiam się, że o ten tren, no ale nie, będzie dobrze. Jeszcze tylko taki look. No i patrzcie, nie udało mi się zapiąć do końca. Potrzebowałabym kogoś do pomocy, ale trudno. Dobra, słuchajcie, zeszłam po tych schodach i nie było tak trudno, więc stwierdziłam, że wrócę na nie i zejdę po nich tak majestatycznie, pięknie, bo nie miałam okazji na swoim ślubie, a naoglądałam się filmów amerykańskich, więc lecę. Nie zwracajcie uwagi na to, że ona jest taka brudna. Och, tak, to ja biorę ślub. To dzisiaj ja biorę ślub. Tyn, 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 tyn. Och, to idzie. Jezu, odbija mi, słuchajcie, odbija mi. A więc tak, moi drodzy, nie wiem, co sobie zrobię do jedzenia, bo wróciłam z Polski wczoraj i nie byli, przedwczoraj, nie byliśmy jeszcze na zakupach, więc praktycznie nie mamy jedzenia. No ale na pewno jest jakiś ryż, jajko, jajka są? Są jajka, więc zaraz coś tu spróbuję zrobić. Nothing special, ale w miarę zdrowe i pyszne. No i nie mam nic innego, więc ważne, że coś jest do jedzenia. Już dobrze mi się w miarę siedzi, bo pamiętam, że na weselu nie mogłam nic prawie jeść. Tak byłam tym gorsetem ściągnięta. A nawet jak mi później dziewczyny poluźniły, to i tak było ciężko. Więc ja w sumie nie odczuwałam przyjemności z jedzenia na weselu. Chociaż chciałam jeść. Na przykład niektóre panny młode. Boże, co tam się dzieje? Niektóre panny młode nie mają czasu na jedzenie. Co uważam, że jest. Że nie powinno tak być. No. Jadłam się, to teraz trzeba tą energię jakoś spożytkować i trochę sobie potańczę. Pamiętam, że jak rzuciłam na Instagrama jakąś storkę z naszej zabawy ślubnej, z wesela, to pojawiły się jakieś komentarze oburzające, że jak to panna młoda może tak tańczyć, a nie po prostu, wiecie, siedzieć, pachnieć, albo ewentualnie tak. No ja nie jestem taką osobą. Ja się bawiłam na maksa, możecie zobaczyć tutaj. Tak, to ja. I nie byłam wcale pijana. Ja po prostu uwielbiam tańczyć i się chciałam wykorzystać tą noc na maksa.
Więc te, 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 leciał bardzo często, kilka razy poleciał, raz Putin na tym naszym weselu, więc to jest piosenka naszego wesela. A tutaj zobaczcie, mamy nasze zdjęcia i ślubne, i z sesji ślubnej, które chciałam powiesić w naszym mieszkaniu nad łóżkiem, zrobić taką galerię, no ale teraz musi to poczekać, bo tutaj nie będziemy tego robić. Piękne te zdjęcia. A pod spodem jest takie pudełeczko, po prostu dzień wspomnień z samymi jakimiś naszymi rzeczami związanymi ze ślubem. Te kartki z życzeniami od gości. Nie chciałam ich wyrzucać. Bardzo dużo. No tutaj jakieś bright. A tutaj nawet pudełeczko po pierścionku zaręczynowym. Takie mam gadżety. Nie wyrzucam tego. Fajnie sobie powspominać. Dobra, chcę zrobić taką niespodziankę, bo Bill zaraz wraca do domu. Napisał mi, wczoraj mu powiedziałam, że masz mi napisać jutro, jak będziesz wracał. I napisał mi, i zaraz to wyjdzie, i jestem ciekawa jego reakcji. Pa, 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 pa. Słuchajcie, kończę tego vloga, bo będziemy teraz razem celebrować tę suknię. Bardzo fajny to był dzionek. Bardzo fajnie się czułam w tej sukni, tak samo jak rok temu. Więc no, polecam. Polecam i dajcie znać, jak wam się film podobał. Pa!